tradycji budownictwa okrętowego to jest bardzo ważne wydarzenie. W zasadzie ciężko znaleźć porównanie. To jest naprawdę moment, w którym statek oficjalnie zaczyna istnieć. W tym momencie zostaje zarejestrowany w wszystkich rejestrach, w rejestrach instytucji klasyfikacyjnej, która nadzoruje jego budowę, a w przyszłości będzie nadzorowała jego eksploatację. Pierwszy z trzech promów, jakie zakontraktował u nas ten operator, to jest jeden z trzech największych operatorów promowych świata. Szczególny projekt, dlatego że to będą pierwsze jednostki zasilane m.in. gazem LNG, co jest naszą specjalnością, ale w tym rejonie świata, czyli u wybrzeży Kanady czy Północnej Ameryki, to będzie zupełnie nowatorskie rozwiązanie. Ten armator jako pierwszy zdecydował się zakupić promy z tym systemem napędowym. Co mam przekonanie, że otwiera dla nas nowy obszar rynku, gdyż do tej pory dostarczaliśmy takie jednostki głównie na rynek skandynawski.